W korzystanie z internetu i usług, które tam są związane, sieci społecznościowych, wyszukiwarek itd., no w całej palety w tej chwili aplikacji wiąże się z oczywistymi korzyściami, no z których wszyscy dostrzegamy, prawda? To jest zwiększenie chociażby efektywności polegającej na dotarciu do informacji, możliwości koordynacji swoich własnych działań, prawda? Zwiększenie efektywności pracy, też dostęp do rozrywki, na całe mnóstwo jakby przestrzeni, które rzeczywiście są ewidentną zaletą. No niestety za pewną cenę, to znaczy tą ceną jest fakt, którego wcześniej nigdy nie mieliśmy, czy nie znaliśmy w świecie, to jest to, że każdy akt komunikacji w tej przestrzeni cyfrowej zostawia ślad. Ślad nieusuwalny praktycznie. Te ślady są zbierane. One są dzisiaj paliwem po prostu nowej gospodarki, tej 21-wiecznej. I te ślady są zamieniane na różnego typu właśnie te usługi dla nas, których my tak chętnie korzystamy, ale jednocześnie zaczynają być właśnie towarem dla przedsiębiorstw i z kolei narzędziem politycznym dla państw. No, służą inwigilacji, chociażby tropieniu przestępców, ale ponieważ możliwości inwigilacji mają charakter totalny w tej chwili, podsłuchuje się całą komunikację. Więc my jesteśmy potencjalnie też traktowani jak przestępcy, przecież nawet nimi nie jesteśmy. Jesteśmy po prostu w takim masowym radarze i oczywiście nie ma jeszcze w krajach demokratycznych, przynajmniej jednoznacznych dowodów, że to jest nadużywane przeciwko obywatelom, prawda? Ale sama skala, no to co ujawnił chociażby Edward Snowden w zeszłym roku, ujawniając skalę działań National Security Agency w Stanach Zjednoczonych i brak kontroli organów demokratycznych nad tym, no pokazuje, jaka jest skala zagrożeń. No to nie znaczy, że państwo nie ma prawa do monitorowania czy inwigilacji tej przestrzeni. To jest normalny obszar działania służb, ale zawsze ten obszar musi być jakoś kontrolowany przez instytucje demokratyczne. Tutaj tej kontroli zabrakło, a pokusa z kolei i technologiczna łatwość tej inwigilacji no była na tyle duża, widać, że po prostu poszli na całość animatorzy tego procederu.